Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie Małopolskim przypomina o procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadaje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Medal jest podziękowaniem dla wszystkich jubilatów za cierpliwość, wytrwałość i miłość. Złote Gody to od kilku lat jedno z najbardziej podniosłych wydarzeń w Sędziszowie Małopolskim. Aktualnie trwają zgłoszenia par, które wezmą udział w tegorocznym jubileuszu. Wystarczy wypełnić formularz, w którym podaje się PESEL, imiona oraz nazwisko jubilatów. I ten formularz należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziszowie. Spotkanie jubileuszowe każdego roku odbywa się bardzo uroczyście. Najpierw jest uroczysta msza święta, podczas której jubilaci odnawiają przysięgę małżeńską. Następnie główna ta część odbywa się w jednym z lokali tutaj w naszym mieście. I podczas tej uroczystości są wręczane te medale, które przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wręcza je osobiście pan burmistrz, jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, zawsze są też i parlamentarzyści, przedstawiciele starostwa. Także jest to bardzo uroczysta chwila dla wszystkich par. Złote Gody są dobrym momentem do podziękowania małżonkom za zgodność, cierpliwość i miłość, jaką się darzą od wielu lat. Medal jest uhonorowaniem ich wspólnego życia, dlatego warto zgłaszać pary, które mogą go otrzymać. Zgłoszenia mogą dokonać sami zainteresowani lub członkowie ich rodzin. Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia bieżącego roku, natomiast sama termin tej uroczystości nie jest znany, ponieważ czekamy na informacje od wojewody, kiedy te medale zostaną przyznane. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziszowie Małopolskim, pokój numer 10 lub pod numerem telefonu 17 745 36 20.